Mamy niesamowitą energię pań z kół gospodyń wiejskich i to tak naprawdę dzisiejsza uroczystość to jest ich święto, ich inicjatywa i naprawdę wielkie brawa właśnie dla nich, bo naprawdę energią mogłyby oddzielić tutaj co najmniej pół gminy. Kolejny raz i to jest naprawdę super pomysł. Nie tylko to, że akurat coś tam wystawiamy czy coś, ale takie spotkania, spotykamy się, to jest cel, jest, prawda, bo już trzeba się tam coś zorganizować, także naprawdę to jest super. Super pomysł. Super. Co z waszego stoiska może te święta uczynić fajniejszymi? A wszystko? No widzi pan tu coś brzydkiego? No. To jest wszystko ładne. Wszystko ładne i wszystko do kupienia. To jest bardzo dobry pomysł. Bardzo fajnie. Kultywacja w ogóle przepisów, tradycji wielkanocnych. Mamy tu różne takie właśnie, no co? Smakołyki. I rękodzieła, ozdóbki. Także uważam to za wspaniały pomysł. Powiedzcie, waszym zdaniem, bez czego nie mogą się obyć święta wielkanocne? Bez jajek, bez babki wielkanocnej, baranek, mazurek wielkanocny przede wszystkim. Jest to fajna inicjatywa, można coś wspólnie zrobić, można się spotkać. Fajnie to łączy ludzi i no, uczymy się jakichś nowych projektów, pomysłów. Wszystko to fajnie funkcjonuje. Co na waszym stoisku można zobaczyć, kupić? No mamy bardzo dużo fajnych rzeczy, zapraszamy. Przede wszystkim postawiłyśmy w tym roku na stroiki, na ozdobienie domu, no i oczywiście palmy i coś słodkiego też się znajdzie. Największą zaletą jest to, że no, wyciągamy ludzi z domu, integrujemy ich, skłaniamy do tego, żeby przyszli, zobaczyli co wykonujemy, czym się interesujemy, no poznali to, co robimy na co dzień w kołach gospodyń wiejskich. Bez niektórych rzeczy święta Wielkanocy nie mogą się obyć. Część z nich znajdziemy na waszym stoisku. Co to Oczywiście, takiego? Oczywiście, że tak. Są to nasze wypieki, czyli ciasta. Można również u nas kupić rzeżuchę, palemki do święcenia. No i wszystkie rzeczy, które jakby są potrzebne w czasie świąt. Tu są wyroby rękodzieła, ciasta, wypieki, wianuszki. To, co było przedtem, żeby to trwało i trwało. Właśnie, jakie są takie rzeczy, które no, się nie zmieniają mimo wszystko, mimo to, że lata upływają? No, święcenie palm, dekoracja tych palm, jajka, kraszanki, koszyczki. Dzięki takim rzeczom święta są zdecydowanie ładniejsze. Na pewno. No, przypominają się młode lata, akurat nam. My tak naprawdę produkujemy wszystko dużo, dużo wcześniej. Już śmiejemy się, że po Bożym Narodzeniu już Wielkanoc idzie w ruch i w zasadzie później z kolei Boże Narodzenie też. Więc u nas te święta trwają cały rok. No pochwalcie się właśnie, co tak własnoręcznie wykonałyście, można znaleźć na waszym stoisku. Oj, my mamy w tym roku bardzo piękne rękodzieła wykonane przez panie, mamy bardzo zdolne panie. Dużo ozdób, dekoracji do domu, no i też kulinarnie zapraszamy do nas. I smalczyki, śledziki, makarony, ciasta, zapraszamy. Oryginalne mamy pomysły, przede wszystkim jak widać króliki, swojskiej własnej roboty, piękne palmy. Oczywiście nasze spotkania wyglądają różnie, natomiast no, staramy się jakoś w miarę możliwości spotykać i samemu oczywiście tworzyć te piękne nasze arcydzieła. Słyniemy z makaronów. Jako pierwsze je tutaj robiłyśmy. Mamy takie ręcznie robione przez koleżankę makarony, domowe jaja, takie wszystko naprawdę jak za dawnych czasów. Sery koleżanka pyszne robi, wędzi, żurek. Też był jako pierwszy tutaj na naszym stoisku, także myślę, że to wszystko uświetni stół w każdym domu. U nas są mazurki, można kupić u nas baby wielkanocne, palmę wielkanocną, żurek tradycyjnie z jajeczkiem i z kiełbasą. Co jeszcze? No stroiki, można się zaopatrzyć w różne takie właśnie świąteczne dekoracje. Takie szczegóły też robią święta. Pewnie, że tak. No każdy w domu musi najpierw poodkurzać, potem wystawić zające, jajka, palma, no i święta. U nas musi być kolorowo, jak to w Krasicach. Mamy tutaj przepiękne strojki, mamy dużo koszyczków wielkanocnych. Dziewczyny uwielbiają stroić koszyczki. Mamy dzisiaj białą kiełbaskę w sosie chrzanowym, to też chyba nigdzie nie widziałam. Mamy naleweczki, mamy baby, no wiadomo, babeczki, ciasta. Wszyscy tutaj postarali się, stoiska wyglądają fenomenalnie.
Święta wielkanocne są wspaniałym świętem, świętem życia, bo kurczaczki i tak dalej, króliczki. No i ludzie potrzebują takich atrakcji. No i dziękujemy naszej gminie, że organizuje coś takiego, kiermasze. Co pani oferujecie dla uatrakcyjnienia tych świąt? Co oferujemy? No wszystko, ciasta przez nas pieczone, to znaczy przez moje koleżanki również, śledzie, pasztety, mazurki, bo to jest przede wszystkim jajka. Także no, przede wszystkim coś takiego. Wielkanoc musi być kolorowa. Oczywiście, że tak. Żółta, kolorowa. Żeby było wesoło. To jest to fajny czas, żeby spotkać się też i ze znajomymi, z mieszkańcami. Zawsze możemy zaprezentować się, widzą wtedy mieszkańcy, że coś działamy tutaj. No i fajny jest to czas. Co jest takie niezbędne, żeby święta wielkanocne były prawdziwymi świętami wielkanocnymi? No my tutaj stawiamy głównie na ozdoby na stół. Stroiki, jakieś koszyczki mamy przepięknie, własnoręcznie dziergane. Jest teraz dużo kół, więc możemy się spotkać, podziwiać swoje rękodzieło. Fajny czas przede wszystkim. My mamy oryginalne rękodzieło, zajmujemy się produkcją mydeł naturalnych, maskotkami i świecami żelowymi. Mamy pasztety, mamy babeczki do koszyczka, mamy palemki do święconki, mamy chrzan, taki prawdziwy, prawdziwy ręcznie ucierany chrzan. Mamy smalec, mamy pajdę ze smalcem na teraz i mamy smalec do domu. Ta impreza to jest dowód na to, że inne gminy, no, działalności kół gospodyń wiejskich, to mogą trochę pozazdrościć gminiastów. Oczywiście, dzięki panu wójtowi tutaj działalność naszych kół w naszej gminie jest bardzo rozpowszechniona, my się świetnie integrujemy, także na pewno inne gminy mogą nam pozazdrościć.